przycelować prawym podbródkowym, wypierdolić, żeby ten garb się odgiął w drugą stronę, wtedy prawy i kończymy walkę. Taki specyficzny chrzęst kości u przeciwnika. Jest parę nacięć właśnie, ale to jest moja ulubiona technika uderzenia z głową. Nokaut, ciężki nokaut. Nie wiem, czy to będzie brutalnie wyglądało, bo to będzie ciężki nokaut. Na 4 walki stoczone w Federacji Cloud. 2 przegrał przez dyskwalifikację. Przechodził walkę z Lizakiem, nie zadając ani jednego ciosu i został zaprawiony przez pana Fonfarę tam w ciągu 14 sekund. Ja myślałem, że bardziej chodzi o te legendarne bitwy Legii Cudzoziemskiej na frontach Afryki. To są bardziej legendarne bitwy. Ile tych bitew stoczył? On chyba sam nie pamięta, ile tego było. To jest najbardziej waleczny żołnierz Legii Cudzoziemskiej w historii. Coup de main, passant. Pierwszy raz mamy szansę, żeby nie oszukać widzów, którzy będą czekali na krew Marcina Neymana, bo nie ma tutaj w tej formule możliwości odklepania, jak w MMA, przeleżenia, jak w MMA. Te zasady wcale nie są takie bardzo brutalne, przecież on wyeliminował zupełnie kopnięcia. Po tym, jak wszedłem w niego z fronta, obstrał gacie i o kopnięciach nie chcę słyszeć. Można by to było jeszcze dużo bardziej podkręcić. Ja się nie będę ze świnią ganiał tam i bawił w jakieś lepanki na face-to-face. On podczas 4 walk Federacji Cloud zadał więcej ciosów na face-to-face'ach niż podczas swoich walk. Nie mamy żadnego prawa, aby go za nogę wyciągać do tej klatki. On musi tam wyjść jednak sam i musi, no mówiąc wprost, tego chcieć. Na siłę go tam nie wciągniemy. Uwaga, to jest bardzo istotne dla widzów, którzy będą chcieli kupić pay-per-view. Nie zostaniecie wydymani, a to dlatego, że ja zagwarantowałem taką klauzulę, że jeżeli walka zakończyłaby się przez dyskwalifikację, czyli tak jak miał z ciosem, 2 celowe faule, on nie dostaje swojej garzy. Także tu zakładam, że będzie walczył do końca. Mam nadzieję, że się nie obsra. Z drugiej strony, jakby nie wyszedł do tej walki, to ten jego pomysł na tą jego karierę strasznie się skurczy i ograniczy. Mam nadzieję, że on sobie z tego zdaje sprawę, że jakby nie wyszedł do tej walki ze mną, to już we free fightach za bardzo nie będzie miał co szukać. W kontekście takiego mentalnego i moralnego szmatławca, jakim jest Marcin Neyman, nie można mówić o tym, żeby ktoś taki mógłby odebrać mi honor. On po prostu, wydaje mi się, że on w każde kłamstwo, które sam gdzieś opowiada, zaczyna wierzyć. Jak on dostał tą koronę, to on chyba naprawdę uwierzył, że on jest jakimś królem. Czym on bardziej się robił poważny, tym bardziej robiło się śmiesznie. Jest wielu Napoleonów, cesarzy. On siedział na jakimś tronie. Padnie z tronu i zostanie zaprawiony berłem. Jest po tobie szmato. Kurwo jebana! Szmato pierdolona! Aż się kurwa! Najbardziej, jeśli chodzi o to, co możemy używać, czekam na... To jest broń ostateczna i ja bardzo lubię używać tej broni. Po raz pierwszy mam w użyciu ten arsenał. I to jest arsenał atomowy, o czym wielu się już przekonało. I Neyman się również przekona, jeżeli tylko dojdziemy do krótkiego dystansu. To będę dążył do uderzeń z głowy. Pomysł jest taki, bo to garbisko go tak skula, to tak walczy, tą brodę ma przez garbo zasłoniętą i ci, którzy z nim walczą, ten jakby, nie wiem, nie do końca chyba sobie zdają z tego sprawę, że trzeba po prostu przycelować prawym podbródkowym, żeby mu wypierdolić, żeby ten garb się odgiął w drugą stronę i wtedy jest cała płaszczyzna na tym pustym łbie otwarta i wtedy prawy i kończymy walkę. To jest taki specyficzny chrzęst kości u przeciwnika. Jak się pan przyjrzałby tutaj, to jest parę nacięć właśnie, ale to jest moja ulubiona taktyka i ulubiona technika uderzenia z głową. Słuchaj no, kudemo, pierdolino jedna. Czekacie w pierdol. W końcu czekacie porządny w pierdol. Także widzimy się już 9 marca. Marcinku, miałeś pretensje o twojego starszego brata, Pawła Jóźwiakowa. Powiem ci tak, jego ruszałem tak bez emocji, wiesz? Jakbym to robił za pieniądze, ale ciebie będę ruszał z miłości. Z uczuciem cię będę ruszał, Marcinku. Tak jak wiesz ty jak, prawda? Ty wiesz. Już ty wiesz.